Patrycja, dzisiaj remis 2-2 w Rzeszowie. Powiedz, jakie czynniki dzisiaj nie zaważyły tak, jak powinny, żeby tutaj jednak wygrać? Bo chyba mecz był dosyć na styku. No, myślę, że zejście naszej podstawowej zawodniczki Magdy też na to wpłynęło i uważam, że jakby Magda po prostu grała do końca, to byśmy doniosły to zwycięstwo. Jednak Magda musiała zejść, no i myślę, że to było takim największym czynnikiem. No i ogólnie to dobre spotkanie zagrałyśmy. Rzeczy bardziej pozytywniejsze dzisiaj twoje dwie bramki. Powiedz coś o nich, jak ci udało je strzelić? No po prostu drużyna czasem na mnie polega, staram się jak mogę. Lubię też ciężar gry brać na siebie i właśnie to robię. Właśnie, twoje rajdy, to jak jest to dobre właśnie w stosunku całej drużyny, jak to pomaga? No myślę, że trener każe mi właśnie robić to. Drużyna też na to liczy, no i po prostu robię to, co potrafię. Jeszcze ci zadam pytanie, myślisz, że to jest zdobyty jeden punkt, czy stracone dwa punkty? Myślę, że zdecydowanie stracone dwa punkty. I uważam, że jakby poszło tak jak na początku, to wygrałybyśmy to spotkanie. Jednak Rzeszów też oddał serce na boisku, widać, że walczył i właśnie dlatego padł remis. Dziękuję ci bardzo. Dzięki.